1 out of 15 champion pack. What do we have here? We have Zed with quick attack, great in deck and living shadow of my stats. Trindamir, if I would die, I level up instead. Mighty Poro. And Hecarim. Summon two attacking Spectral Rider. With attack with 8 plus Ephemeral Allies. He's for 6 mana. Trindamir is for 8. A rację, przecież kurde, dzisiaj polski piątek. Kurde, no Hecarim jest trochę. Trindamir jest trochę drogi. 8 many kosztuje. Co on dostaje w ogóle jeszcze? No jest mocny ten Trindamir. Ale 8 many. Będzie ciężko do niego dotrwać. Hecarim jest za 6. Też wydaje się być mocny. Szczególnie, że z Trindamirem dostajemy jeszcze kartę, która jest za 8 many, więc dosyć kosztuje dużo. Hecarim za to dostaje... Jest za 6 many, ma dosyć dobre statsy, tak mi się wydaje. Co to jest? Unleashed Spirits. 1-1-1, ok. Takie 3 unity po prostu. Okej. Okay. Dobra, zagramy Hecarimem. Zobaczymy. Drugi champion. Siema Owen. Brown mamy. Retribute. Ma 2-3-2. I've seen 4 plus allies or an allied Senna. Ciekawe, czy to się liczy jako. Ephemera się liczy jako die. No, cholera. Aha, powinno się liczyć. To powinno być combo. Żeby go zlevelopować, 4 jednostki muszą umrzeć. A mamy tutaj gramy efemerami, które giną na koniec rundy. Więc to powinno być spoko. Co tu jeszcze mamy? Standalone. If exactly one ally grant it plus 3 plus 3. To też jest spoko, to jest dobre z Hecarimem. Dobra, dobierzemy tego. Kolejny Haunted Relic. I Raidersi. Dzięki Kiperos. Dobra, dodamy jeszcze tym efemerali. To jest elusive i tough. A tu mamy when I died this round deal 3 damage per enemy unit. When I'm summoned grand order allied misrates everywhere plus 1-0. Nie, to mi się nie podoba.
Weźmiemy po prostu tych demasjańskich wojowników, są dosyć mocni. A co mamy dalej? Siema, Drupir. Cztery. Aha, on nie może atakować. Czyli tak, tego trzeba zabić jakoś samemu. Nie może blokować. Trzeba go zabić samemu, żeby przywołał 4 na 4. Czy my mamy jakiś taki sposób? Challenger, nie? No ten jest spoko. Ale to jest tylko jedno combo takie. Hello, Bokers. O. O. To jest spoko. A on jest tylko 5-5, co prawda. To by było też spoko okazja. Kill an ally to draw 2. Też jest to spoko. Dobra, dodamy to. O, deny. Czemu to jest czarem? Trzymana, żeby zrobić 3-3-3 elite. Hello, Pybany. Gierka podpasowała, no dużo nie graliśmy na razie, więc pierwsza też ekspedycja, zaraz zobaczymy, jak będzie szło. No, weźmiemy to. No to jest spoko, mamy dużo efemerali. Dostaję bonus plus 1 plus 1. When I'm summoned, grant me life steal and tough if an ally died this turn. Dobra, obydwa nam tutaj pasują. Nic mnie nie boli, Sancho, przestań. Teraz tak, to nam pasuje, bo ten daje nam bonus do efemerali i tu jest efemeral sam w sobie, za jeden manę bardzo mocny. A tu mamy dobrą jednostkę, która będzie silniejsza, jeśli coś zginęło u nas, a my mamy dużo efemerali i sposobów, żeby sami zabić sobie jednostkę. Czyli nie byłoby to najgorsze. Ten standalone mi się trochę nie podoba, no ale trudno. Ile mamy tych efemerali? Dwa razy Hunt Relic. Mamy też tego Marka. Mamy też tutaj kolejnych, no i mamy w Hekarimie. To było to w miarę spoko. W ogóle wy widzicie teraz opcję, żeby głosować tutaj na te... Widzicie tutaj opcję, żeby głosować na to? Czekajcie. Bo powinniście mieć, jak z trackerem powinno być to włączone.
Not connected? Ciekawe czemu. Poczekajcie. Wyjdę z gry. Uruchomię jeszcze raz. Nie League of Legends. W 9:23 kalienty. Co jest? 9:23. Czemu nie działa mi ten tracker? The stream must check their system tray icon if they're the app. O, czekajcie, może apka nie mam, nie działa. Moment, dobra. Poczekajcie, zrobimy tak. Rozszerzenia. Ja to już mam. Nie rozumiem, czemu mi teraz nie działa. Siema, Kurosaki. To jest bardzo dobre pytanie. No właśnie szukam tej aplikacji, nie widzę tutaj. O. Mhm. Co, działa teraz, czy nie? Sprawdźmy, czy działa teraz. No kuźwa, o co chodzi? Dobra, jeszcze raz spróbujemy.
co biega? No przecież działa ta apka, nie? No jest napisane connected, jak byk. Zobaczcie. Jak byk jest napisane, że jest connected. Streaming on settings. Wszystko jest włączone. Działa teraz? O, to super. Dobra. Jeszcze tylko się denerwuję, że się muzyka wyłącza, jak jestem... O, hit. O, dobra. Co tam rozmawiacie? O sabikonkach? No będą co 3 miesiące, jak... Nie wiem, jak... Muszę coś pozmieniać z językami, zrobić więcej. Głosowania nie ma. Dobra, zacznę. Może po prostu trzeba zacząć nową ekspedycję, żeby tak to działało? Kto to wie? Dobra, weźmiemy tego Shadows and Dust. Dzięki, Raczek. Jest głosowanko już? I co, ja muszę mieć własny stream otwarty, żeby to widzieć? Bo tutaj tego nie widzę. Chyba tak, nie? No dobra, no mam otwarte, no widzę przynajmniej. Co, 12 z was zagłosowało na tę pierwszą opcję. Tak, Harson też ma trackera. No, wtyczka jest naprawdę mocna, tak. Bardzo mocna jest. Mega pomocna do streamowania. Ma mega dużo opcji. Wszystkie te trzy są gówna. No chyba to jest najlepsze dla nas, macie rację. Synergy pick, co my tu mamy? When I summon an ally, give me +1/+1 resound. No to jest więcej w Emerali. Tu mamy Senne. Do Luciana. Kody PSC będą jak dostanę. Nie mam pojęcia kiedy będą. Chyba weźmiemy Senne. Dobra, zobaczymy. Co my tu mamy? Wild Peak. Ten sam zestaw, który już tu mamy, z Cursed Keeperem i z Glimpse Beyond. To by było niezłe. Gierka jest już ogólnodostępna, no dla ludzi, którzy mają dostęp do bety, tak. Jak oglądasz stream, to możesz dostać opcję, możesz dostać dostęp do gry, tylko musisz mieć połączone konto z Riotem. Twitchowskie. Recall an ally. Co to było recall? Return into the... Remove all effects. All effects applied to it, okay. Recall an ally. Summon a living shadow in this place. Hmm.
Kurde. Chyba wezmę Retribution i tak. No, mamy już dwa razy to samo combo, więc jest okej. Okay. Standalone nie chcę. Co my tu mamy? When I'm summoned, give other allies +2/+2 this round. 7 many w ogóle, bardzo drogi jest. I tylko ma ten efekt tylko w jednej rundzie. Więc tak naprawdę, żeby to połączyć z czymś, to musielibyśmy mieć 9 many. Jest ta gra jakokolwiek podobna do HS-a? Bardziej do Magicka jest podobna. I do Artifacta niż do HS-a. Teraz zrobimy draft. You have +1/+1 this round. When I'm summoned, draw and unit if I... Oh. To jest w miarę spoko. To jest w miarę spoko. Tego na pewno nie bierzemy. Kurde, ale to jest kolejny Shepherd. Dobra, podoba mi się ten drugi Shepherd, więc gramy drugim Shepherdem. I tu trzeci Curse Keeper. I do tego jest też Mage Seeker Konserwator. Dobra, weźmiemy. Keeper of the Mask działa spoko z efemerelami. Shadow Shift jest też w miarę spoko. Dobra, weźmiemy Keepera. To play me kill an ally. Za 0 many jest. Grant my supported ally +2/+2 and ephemeral. Keeper jest dobry, tani buff z stołu. Cześć, ja Keepera wziąłem? No, wziąłem. A, sekundkę. Nie, Runeterra nie jest podobna do Hearthstone'a. Ten jest spoko. Mamy 3 Curse Keeperów, to ten Afterlife jest spoko. Mogę jeszcze jedną kartę wymienić. A to ciekawe. Ale chyba nic nie wymieniłem. Demacja jest spoko. Ale ten Herald też jest okej. Okay. Chociaż w sumie... Co myślicie?
Wydaje mi się, że chyba nic nie będziemy tradować. Lucena zostawiamy. Lucena na pewno zostawimy. Jesteśmy pierwsi. Wymienimy tylko tego Shadowfinda. Nie, posiadanie suba nie zwiększa szans. Shuffle 2 and rage it into your deck. O kurde. If they're out there, I'll spot them. Przynajmniej nie będzie. Znaczy, może zaatakować tym Yeti. Nawet nie wiem, czy jest sens to blokować. No, quick attack to jest taki first strike, więc nie będziemy blokować. Znaczy, możemy zablokować małego Yeti. Ile ma kart z deku? 24. Dobra, zablokujemy tutaj. Chociaż w sumie będzie wtedy 3 na 1. Nie wiem, czym gra jeszcze. Dobra, zablokujemy. Nauczymy się czegoś. Jak dobierze 5 na 5 za 1 many, to trudno. Mamy deny. 4 many ogólnie. Cztery plus allies muszą umrzeć. W następnej turze będziemy mieli 4-5 many, ale czwórkę, czyli będzie można... Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy onslaught. I zrobimy sobie atak wszystkim. Trzeba przyznać, że naprawdę są płynne, fajne animacje. No, nie wierzę, że dobrał. Nie wierzę, że dobrał tego 5 na 5 od razu z wierzchu tej. Miał 5% szans na to. Nawet mniej. To jest niewiarygodne po prostu. Niewiarygodne.
skontrolujemy mu to. No super, dostaniemy 6 damage, nic z tym nie zrobimy. Mamy scenę, tego możemy zblokować. Mam teraz 5 man. W następnej turze możemy zagrać Hekarima. Możemy dać plus 1 ataku. Ty to nie wierzę, że dostał po prostu tego Yeti. No przecież ja pierdzielę. Pięć na 4. Z 5. Dzień dobry, Paweł. To jest staw. Side by side, into battle. Crossed by the strongest enemy. This is mercy. Cavalry to the field. Attacking with a support unit will buff him to his right. No i zobaczymy. Czy Anivia jest broken? Nie mam zielonego pojęcia. Dzięki. Teraz mamy double attack. Przynajmniej troszkę odzyskaliśmy tempo, bo zrobił błąd. Dobrego blokera teraz dostaliśmy. Na tego dużego Yeti, to na pewno. Jak Arima dopiero zaczyna gramy, jak będziemy atakować. Skipniemy. Bardzo nam się przydał Challenger. On sobie zostawił 4 many. I ma 3 many na czary. Teraz tak, jest tylko jeden problem. A... 2 na 8 zaatakowaliśmy efemeralami. Jest tylko jeden problem. Jeśli zaatakujemy Hekarimem, to on się strajduje z Yetim, ale w sumie nie mamy niczego innego do roboty. Chyba że zagramy Cursed Keepera. A nie, ten ma Challengera.
O, to git. Dobra. Robimy tak, zagrywamy Hecarima. Challengerem możemy wybrać Yeti. I wtedy Hecarim cały czas będzie atakował. Lucian zada 8 damage'u. Naprawdę nie... trzeba było zblokować to małe Yeti. Trochę jest ten drop, nie mam zielonego pojęcia. Będziorno, Michaś. Co on dostał? Get an empty mana gem and heal you next for free. To zrobimy tak. On teraz musi zblokować Luciana, tak mi się wydaje. Frostbite to enemies, okej. Okay. Po co go blokuje w takim wypadku? Aha, bo zadał jedną ranę, racja, dobra, dobra, nie zabiję. Przy kolejnym ataku postaram się zaatakować Keeperem, Shadowfiendem. Być spoko. Powinno być spoko. Tryndamir. Uff. Ile może postaci atakować? Tak, gram tak jakby taką arenę z Artisana. Ktoś wie, ile postaci może Max zaatakować? Sześć postaci, licząc efemerale czy bez efemerali? Licząc. Kill all units, okay. A, czekajcie, co? Ja mogę atakować? Okay. Kurde, już go zagrałem, nie? Teraz już ten nie dostanie plus jeden, ale jestem debilem. Ale jestem burok. Dobra, tego też zagramy. No, o jeden ataku za mało. Może teraz zlevelapuje, ale mamy Lethala. Jest okej. Okay. On musiał zablokować... Nie wiem, miał jakąś w ogóle szansę, żeby coś zrobić? Chyba nie. Dobra, zrobiliśmy dwa błędy. Znaczy nie, dobra, ten z blokowaniem tego Yeti w pierwszej rundzie nie uważam, że to był błąd. Czemu Champion Pika teraz mamy? Co? Teraz możemy dodać karty?
Okej, ciekawe. Wydaje mi się, że tak. No, to w ogóle nam wszystko pasuje tak naprawdę. Bo jest drugi Lucian. Z twardym removalem. O, to jest super. Jakikolwiek twardy removal jest naprawdę rewelacyjny. To nam też pasuje. Już jedną taką mamy. Bo mamy już... A nie. Mogliśmy wziąć, ale nie wzięliśmy. No, ale to jest mocne. Pasuje nam do deku. Więc tak, retrybucja nam pasuje do deku. Drugi Hekarim pasuje nam do deku. Student pasuje nam do deku. Ten nam pasuje do deku. Zed nam pasuje do deku. Harbinger nam pasuje do deku. I Steel Spirit nam pasuje do deku. Ale wydaje mi się, że chyba, że Lucian będzie nam bardziej pasował. A jeśli dostanę już drugiego Luciana na rękę, to wtedy dostaję... To, nie? Lucian's Relentless Pursuit. Also ready your attack. Siema, Sivro. Kurde. Wszystkie trzy są super. Które uważacie? Wydaje mi się, że najlepiej Lucian. A widzę, że wy też. 16 voltów na Luciana. Dobra, to bierzemy Luciana. Twardy removal jest zawsze w cenie. Wtyczka jest świetna, zgadzam się. Naprawdę dopracowali tą wtyczkę. Rewelacja jest. O kurde, jaka ręka. Ale mamy combo, zobaczcie to, co możemy zrobić. Ale mamy combo. A w czwartej rundzie możemy zagrać tego i to. Nie, ale w sumie możesz, tak. Dobra, frostbite'uj sobie. Przecież ja teraz to sobie zabiję, cyk. Mamy 4 na 4. I teraz możemy zaatakować. Cyk. Robimy agro. On teraz zblokuje. Naprawdę? Musi mieć jakiś. Musi mieć coś. Plus 3 ephemeral. I tak zginie. Dwie za jeden, tak naprawdę. Skończymy i w kolejnej rundzie możemy rzucić sobie Soul Shepherda i Hunted Relic. Drugi jeszcze, ale jaja. Czyli tak, rzucamy Shepherda. Ale mamy combo. I teraz rzucamy Hunted Relic. Jakie agro. Kurwa, jestem idiotą, że to była runda... Ale ja jestem debil, to była runda defensywna. Dobra, jestem burakiem. Jestem burakiem. Spoko, luzik. Jedną kartę straciliśmy, trudno. Czy w sumie tyle nie musimy atakować. Bring me the
Frostbite co? Strongest enemy. Spasował. Ja też pasuję. Dabujemy dzisiaj? Coś tam dabujemy pewnie. O, Lucian doszedł. Moglibyśmy w sumie zagrać Glimpse Beyond i zabić tego, ale w sumie po co? Słyszałem dabaj nic, a to przepraszam. Najmocniej przepraszam. On ma jeszcze 7 many. Czy to doda plus do im do ataku? Dodało. Jeszcze 7 many. Dwóch z... No jeśli ma coś jeszcze. Zobaczymy. Co, i zginął? Nie ma jakiś czar. Ma dwa frostbite'y. Mógłbym zagrać Glimpse Beyond na jednego jakiegoś, ale jest to bez sensu. Musimy mu rozwalić jednostki tak naprawdę. Tak naprawdę już niedawno wygrali, gdyby nie to, że spierdzieliłem tą jedną rundę. Alpha Wild... O, okej, fajnie. Czymś blokujemy w ogóle? Bez sensu. Zdał się? Okej. A, coś możemy zrobić, jakiś trade pick, dobra. Już patrzymy. No, onslaught jest spoko. Atrocity też jest w miarę okej. Okay. Deny sobie zostawimy, to jest za dobre. Powiem wam tak. Jedyny, który myślę, że można by zrobić, to jest Herald of Spring. Wymiana na Onslaught of Shadows. Już jedno Onslaught of Shadows mamy. Więc wydaje mi się to być ok. Ile mamy dwa dropy w ogóle? Najwięcej. Wydaje mi się, że wymienię. Nie? Co myślicie? Wymienimy. Onslaught of Shadows nam pasuje do deku bardzo dobrze. Jedno co wam powiem. Gra, mimo że jest w becie, wydaje się być bardzo dopracowana, jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o opcje, jakie można robić w grze i ogólnie animacje też w większość. O Jezu, jaka ręka. No nie dzięki.
Znaczy, Glimpse Beyond nie byłby taki zły, gdybyśmy dobrali tych takich tam 2 mana 1-1. No ale nie mamy ich, więc o, tych dwóch właśnie. Co, wystawiasz jakiegoś wielkiego gnoja? Nothing escapes my watch. Coś zostawimy. A nie, on nie może blokować. Dobra, trudno. Jedną manę zostawiamy. Co on zrobił? Will I play TFT today? I don't know. For now we're playing Legends of Runeterra. Cztery mana mamy. Będzie 4. Musimy zadać 7. Będziemy mogli zrobić 7 efemerali. No nie do końca jest tyle, ile bym chciał. Tak naprawdę. Jakbym mógł zrobić 8, to bym rzucił ten onslaught. Co się stało? What? What? Czy ja właśnie przegrałem grę? Chyba tak, nie? No jak? No przecież koleś dostał jakąś masakryczną liczbę tych no i małych. Nawet nie małych. What? O co biega w ogóle? Tu, żeby strajdować. Żeby dostać 4x4. 4x4 musimy dostać. Trzeba było rzucić przed atakiem, to byśmy dostali plus 1 tutaj. Moja wina. Nie, masakra jakaś. Co tu się stało? Po prostu dostaliśmy jakąś bombę na twarz. Masakra. No te bizony to jest jakieś przegięcie pały przecież. Anivia. Deal 1 damage to all enemies.
No ja nie za bardzo co mam zrobić w ogóle. Musimy zagrać tego dla bloku. Jak on zaatakuje Anivion, to dostanie przynajmniej 4x4. To jest coś. Ale generalnie nie wygląda to za dobrze. Halo? To jeszcze nie jest atak? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się z tego uratować w ogóle. Jakieś rzeźnia. Jakbym rzucił Onslaught of Shadows, to on by w ogóle nie... nic nie zrobił, nie? Teraz już nic nie zrobimy, zrobimy pas. No nic, musimy zagrać Hakarima. I co? Ja nie... To jest burst. Ale zajebiście. No zagram to plus 3, plus 3 i nic by z tego nie wyniknęło. Zajebiście. To musimy zagrać na następną rundę do blokerów. Ale Lipton. Kurde, jak mógł jeszcze skontrować to. Ale nie mogę, bo jest bursten. A to może kontrować tylko fast, slow i skilla. Super. Co dalej? No nie, no, ale przegięcie pały było to, że koleś dostał ile jednostek? Jakaś masakra. Co to jest? Run the top unit in your deck plus position overwhelm. Nic, musimy się ratować. Jak działają czary? Są czary takie jak slow, które można rzucić tylko i wyłącznie w swojej turze. A w swoim ruchu. Są czary fast, które można rzucić kiedykolwiek. I są czary burst, które można rzucić kiedykolwiek i przeciwnik nie można na nie odpowiedzieć. Ma challengera w ogóle. Okej. Okay. To super. Chyba nie jestem w stanie wygrać tej gry. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co muszą mieć. Koleś dostał tyle value po prostu tym jednym stworem. Że on, słuchajcie, gdzie to było? Tu. Za 5 many dostał 3x3, 3x3, 4x5, 4x5. No to tak się nie da.
Nie wiem, ta Anivia wydaje się naprawdę trochę za mocna. Nie wiem jak tego... Nie wiem jak tego zabić. To jest bez różnicy. Po prostu zagrałem gościa, żeby był w stole. Co, to też było burst? Też. To jest super. Jednego nam będzie brakowało. Yeah, żeby zlevelapować. Ale nie fart. Nie, dobra, bez sensu. Nie jesteśmy w stanie tego wygrać. Nie będziemy tracić czasu. Z tą Anivią jeszcze może byśmy sobie jakoś poradzili, ale z tymi jakami nie ma szans. Kolej za dużo walię dostał. Absolutnie bez szans. Co to jest? Ma Challengera i Elusive za 5 mana 4 na 3. Shadow Shift na Harbingera. A to spoko. Tak mi się wydaje. Chociaż Shadow Shift jest fajnym czarem. Co myślicie? Co to było Fearsome? Can only be blocked by enemies with 3 or more attack. Dobra, zamienimy go. Wszystko wylatuje. Całkiem ręka. Ohoho. Create and hand another last breath. Follower from any region. Aha, bo to Lucian, dobra. Czyli tak, jedziemy tego. Okay. Jedziemy agro. Może zblokować tylko jednego. W następnej rundzie możemy zagrać Luciana. Żeby zostać beta testerem, trzeba po prostu oglądać streamy i mieć połączone konto z Riotem. To wtedy jest szansa na to. Choć ma podobny deck do mojego. Czy on sobie liczy to do questa, jeśli nie ma go na stole, tylko jest w ręce?
Nie, bo jest napisane I've seen, nie? Jak to działa? Byłoby zbyt dobre. Musi być na stole. Ludzek mocny jest. Takie mega agro. Co to jest? When I'm summoned, create a copy in the hand of an ally that died this game. Aha, czyli dostał tego tam jeden na jeden. To spoko. Po prostu wchodzimy jak w masło. Okej. Okay. A tu sceną ma artworka. Tylko nie widać jej. Szkoda, że nie mogę zobaczyć całego artworka, tak po prostu przybliżając sobie kartę. To mnie troszkę denerwuje. Nie? Mogę? Bia. Oczko na dole. A, o, okej. Okay. Dobra, zwracam honor. Ładne to jest. No ale wiecie, oni mają tyle artworków po prostu. Dobra, zagrywamy tego wielkiego. Okej, okay, ciekawe. Duży krokodolo. I jeszcze Hekarim. No dobra. Siema, Grubson. Set her free, you monster. Zatmij artworki od nich. Postaram się. Trash Challenger. I've seen six units die. Ten będzie atakował. Ten będzie atakował. Ale zaraz, czy on dostaje pójść teraz? Jest lepszy bloker czy attacker? Zobaczmy. Dobra, Thresh zginie. Ale w ogóle pojedynek, Thresh na Luciana. No nie? Nie, kuźwa, Thresh nie zginie. A, zginie, dobra. Hehe, bo będzie level up. Hit.
Git, dzięki za level upa. Git, dobra runda dla nas. Siema, John Bane. Jak się podoba karcianka Red Riotu, bo mi tak średnio, dobrze, chociaż te durne animacje dobrze za taką kartę usnęli. Taką kartę usnęli animacje? Były jakieś? Nie wiem, mi się podoba. Tylko jest spoko. Możemy zrobić ready your attack i po prostu zaatakować. Co wy na to? Nie wiem, czy nie chciałbym najpierw zagrać konserwatora i go zabić. Zobaczymy. W sumie tak możemy jeszcze zrobić przecież. Możemy go jeszcze wstawić. To jeszcze wstawimy. Tego zostawimy sobie. To możemy, jeśli on będzie zblokowany, to możemy go zabić. Możemy to zrobić we własnej turze, bo te dwa many i tak przejdzie na mojej. To git. O, twardy removal dostaliśmy. No ale to bez różnicy, możemy po prostu wszystkich zaatakować. Cześć Piki, do kiedy trwa beta? Nawet nie wiem. Grubson, ale to jest animacja level upu, a nie ataku. Cały czas są takie animacje. I tylko raz się zdarzają. Drugi Hecarim. Pick a follower, create an ephemeral copy of it in hand. I cały czas mają te animacje, Grubson. Kolejny Lucian. Zedzik. When I'm from our ally attacks, revive me attacking. Czemu atakowałem w turze przeciwnika? Taki czar Luciana. Co myślicie? Wszystkie są fajne. Można kupić skin Stormtroopera ze Star Wars do Fortnite'a? O, jasne, gwinta. To wtedy się nie trafia nic, nie? Zed jest spoko, szczególnie ten Shark Chariot. To mi się podoba. To jest naprawdę mocne. Ten Scuttle Geist też pasuje, ale ten Shark Chariot wydaje się być mega mocny. No ten Z, no nie mamy dużo buffów, więc on nie jest za dobry. To jest ten problem.
Hekarym jest spoko. Lucian jest też spoko. Mam jednego czy dwa Luciany? Już nie pamiętam. Dwa Luciany mam. To byłby trzeci Lucian, to już do niekoniecznie. Dobra, weźmiemy Zeda z Shark Chariot. Ten Shark Chariot tutaj przemawia do mnie. Nie wiem, że Zeda wymienimy na coś. Może dałem radę tak coś zrobić. Czekajcie, przyniosę sobie coś do picia. Co my tu mamy? Hard removal trzeba zmuliganować. Guardiana też. Tych zostawimy sobie. Mamy pierwszą, drugą turę. Dobra, zagram tego. Nie wiem, nie jestem pewien. Myślę, może ten Soul Shepherd był lepszy. A ten mogę mnie atakować, jestem idiotą. A na bank. A my senny mamy, zapomniałem w ogóle. Co on zrobił? 5 na 4. No właśnie, no jestem debilem, nie? Jestem debilem po prostu. Dostaliśmy za piątkę w papę. Chyba, że będzie chciał się wymienić. Zobaczymy. Nie zaatakował. A to jest trwały bonus. A to ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest tylko na jedną rundę. A, to ta karta jest zdecydowanie lepsza. Co? Ja mam jakiś bonus jeszcze. Uj. No trudno. Gra jest bardzo spoko. Trochę
trochę jest, wiecie, ja się przyzwyczaiłem do tempa gry w TFT, gdzie tempo gry w TFT jest naprawdę dosyć spore. W porównaniu do karcianek. Ale generalnie gra jest bardzo spoko. Łatwo za to popełnić błąd, który kasuje całą twoją rozgrywkę. Co? Oni są na Elite Granted plus one plus one? O nie. To pewnie zabije mi tych Shepherdów. No właśnie. Niedobrze. Niedobrze. Gdzie będzie można to zrobić. To ma 8 many. Znowu ma barierę, nie. Ale dramat. No na pewno trzeba zaatakować nim. Nim. Maluj, co nam nie zaatakujemy. Elemental design. Kurde. Ciekawe, czego może dobić. Ja pierdzielę. Ale mnie to denerwuje. Trzeba chyba użyć Vengeance. Tak mi się coś zdaje. O, to git. Give order battling allies plus one fearsome this round. Jasne, gwin, co tu się dzieje? Zrobimy pas. Trzeba będzie użyć Frostbite'a tego. Bo inaczej nie ujedziemy. Okej. Stand and fight. Tak, dostaliśmy strasznie dużo damage'u. Przynajmniej Lucen zawelapował. Czyli tak, ten dostaje... Zawsze. Jego trzeba po prostu usunąć. Tego trzeba po prostu stąd usunąć.
Nie mam, to jest fast, okej. Tak jak zrobimy to w trakcie walki, ale ma pełną manę. Trzy na dwa. Czy my coś jesteśmy w stanie tutaj w ogóle zrobić? Zatrzymam, mogę zaatakować drugi raz jeszcze. A, okej, bo... Dobra, już wiem. Nieważne. Wszystko wiadomo. Kurde. Tak blisko zagrano. To jest przegięcie pały, ten challenger. Nie. Nie. About to head to bed, though I would stop by and say hello real quick. Thanks, Elemental, much appreciated. Co on zrobił? Na jakiś czar, okej. Super. Czemu on dostał 2 HP? Nie, jaki top deck. O. Oh.
Wygraliśmy. Kurde. Wydaje mi się, że gdzieś musiałem zrobić jakiś błąd. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że gdzieś musiałem zrobić jakiś błąd. Osiemdziesiąt grzybów na 15 kart. Mecze w przypadku nie są zbyt długie. Jest to jedna z moich takich opinii też. Że generalnie mecze są troszkę zbyt długie, tak, zgadzam się. Ale generalnie mechaniki są bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że też, wiesz, jak ludzie już będą bardziej znali grę, to mogą troszkę szybciej grać, ale mecze są troszkę długie, tak, zgadza się. To połóż gdzieś, gdziekolwiek. Połóż gdziekolwiek, Agata. Obojętnie gdzie, gdzieś w łazience, gdziekolwiek. Może być. No dobra, zostawimy taką rękę. Ciekawa ręka. Szeperdę zagramy. Idziesz zagrać w betę, no jak masz dostęp do bety, to tak. Jak nie masz, to oglądaj stream, połącz sobie konto Twitcha z Riotem i możesz wtedy grać. When I'm summoned, refill 2 spell mana. Okej. Okay. Co, atakujemy obydwoma? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tam challengerować. Zobaczymy. Bardzo fajna jest ta mechanika many. Że jak nie używasz many, to zostaje ci mana do wykorzystania na czary. Nie, launcher rajtu nie. To trzeba mieć osobny launcher Legends of Runeterra. Mam 500 megabajtów, więc tam jest nic. Pokaże ci się informacja w Twitchu, że dostałeś dostęp. Generalnie zabawne jest to, że tak jak na przykład w League of Legends, w ogóle w gry Riotu, nie licząc Mech and Minions, to nie grałem od 2012, to teraz tak naprawdę wszystkie gry, które oni wydają, to do mnie mega pasują. Mamy TFT, Legends of Runeterra, eSports Manager, który wyjdzie, Project A, który wyjdzie, strzelanka, w którą też na pewno będę grał, więc czat. Mogłem zaatakować teraz. Oj, mogłem zaatakować.
Ja jestem głupi. Mogłem zaatakować, właśnie straciłem 4 damage'u. Przez to. Na pewno zaatakuję tym. I to tyle na razie. Czy to może wydropienia klucza na telefonie? Jeśli masz połączone z kontem Twitcha z kontem Riotu, myślę, że tak. Ale spierdzili. Zagrałem naprawdę słabo. Ale dostaliśmy Shark Chariot. Zagrałem słabo dlatego, że nie zaatakowaliśmy tymi dwoma, jak był pusty stół. Co ma? Overwhelm, excess damage I deal to my blocker is dealt to the enemy nexus. Heals fully at the start of each round. No, regeneration jest mega spoko. A ten Shark Chariot jest duży. Duży jest! Pokażcie w ogóle cały artwork. A, ona nie może blokować. Okej. No dobrze. To trudno. Dzień dobry, Foi. I co, dostanę 7 damage'u? Bo ma 3 many jeszcze. Ja pierdzielę. Dobra, zblokuję. Puścimy to wszystko. Dobra, robimy tak. Samonujemy teraz Spectre Ridersów. Oni dostają plus 2, plus 2. Ten dostaje plus 2, plus 0. Do tego nam Shark Chariot jeszcze wjedzie z Gravia. Z Grave'a. Garmin, I have no idea what you said. Bo ten Shark Chariot, on jest... Gdzie on był? Attacks revive me attacking, okej. Okay. Teraz tak. Reduce my cost by one, okej. Okay. Mam pełen board, więc nie mogę zagrać niestety Keeper of the Mask. Więc tak, atakujemy tu. Atakujemy tu, atakujemy tu. I tam będzie 5 ataków. Ale zaraz, on musi być tu, tu, tu. Dobrze. Dużo damage'u wchodzi. Why I'm shaking like that? I just like to shake my leg, my friend. That's all. W następnej rundzie znowu będziemy mogli pojechać sobie tym Ephemeralem i Shark Chariotem. Ty, ale to jest dobra karta. Mega mi się to podoba. Mega, mega mi się to podoba. Rozbaj to zagrał. No trudno. Ale hej, przynajmniej zginie mu jedna postać.
first catch. Wirtz with the Twitch Prime. And 19 months. Welcome back, Mr. Wirtz. Welcome back, Wirtz. How are you doing, my friend? 19 months so far, man. That's insane. Thank you very much for the ongoing support. How are we doing? Nie wiem, czy atakować po raz kolejny. You're on vacation? That's fantastic. Ready your attack. Students, rise warriors. My first 10 days of vacation in 2019? It's very nice of you, my friend. To have that. Nie wiem, czy to jest dobre wyjście. Ale zobaczymy. Czy ja grałem w Test Legends? Nie, nie grałem. Chyba dobrze zagraliśmy, tak mi się wydaje. Z tyle damage'u. Zostanie na 1 HP. Stracił cały board. Dobrze zagraliśmy. Dobrze zagraliśmy. Mieliśmy double attack jeszcze do tego. Zdenerwował się. No został na 1 HP, nie ma boardu. A ja mam cały board. Chyba dobrze zagraliśmy. Jak się robi takie emotki? Nie, dobrze zagraliśmy. Taki wjazd. Co my tu możemy... Co my możemy tu zrobić? When I'm summoned, revive random allied champion with the highest power. Okej. Okay. Kurde, chyba nic mi się z tego nie podoba. Chociaż w sumie ten Rekindler. Tylko, że troszkę niszczy mi to... No nie, w sumie tak nie mam. Mam tylko jedną kartę za 6 mana. Siemanko Devil Fruit. Dobry Dergoniszy. Ten mi się średnio podoba. Niż wolę tego bursta mieć. Curse Keepera nie chcę tracić. Ty
tylko się nad tym zastanawiam, nad tym rekendlerem. I się zastanawiam, o co chodzi, czy mi się to będzie opłacać. No bardziej revive a random allied champion with the highest power. Ale czekaj, to jest champion. No dobra, zobaczymy. Wybierzemy go. Do you know when Riot will allow access account transfer again when I move my main account to EUS? It's gonna be at the beginning of 9:23, my friend. Dzień dobry, Slayer. Grubson! Zastanawiam się, czy Glimpse Beyond zostawić. Ale chyba nie. No jak, dopiero co zrobiłem Mulligana. Draniu mały. To play me discard one, last breath draw one. Moje dziecko potrafi już układać duplo. Naprawdę atakujesz? Ciekawe to było. Duże cukierki? Nie, duplo. W sensie te duże klocki Lego. Znaczy ona ma roki... Roki ile? Rodziła się we wrześniu. To roki 2 miesiące. I potrafi już złożyć je razem. Do you want an ally and grant it plus 2 plus 0? Okay. Dobrze dla nas. Kill 3 to an enemy, 2 to another, 1 to another. Okej. Okay. Nie będziemy blokować. Co on zrobił? Deal 3 to anything. O nie. Nie ma takiego. Kontrujemy. Nie zabijesz nam Luciana. Dobrze, dobrze. Będziemy, jeśli tak, zagramy Haunted Relic, to dostaniemy 2 many na następną turę i potem w kolejnej turze mamy 5 many, 7 many, że będzie można zagrać tuż od Barycz. 6 Hecarim. Chciałbym zlevelapować bardzo Lucianem. Dobra. Robimy tak. Wiem, Talek, tylko się zastanawiałem, jak zaplanować sobie kolejne rundy. Ale niestety nie mogę zaplanować tak, żeby zagrać dobrze w piątej. Jinx z quick attacking. Your hand is empty. Okej. Okay.
will you be quiet? I'll bring them peace. Ale dostał damage'u. Ja pierdziola. Ale git jest, bo mamy na kolejną rundę. Na kolejną rundę mamy truszot barecz. No i co teraz? Bierzemy, nie? Ma manę na kontrę. Czy ma kontrę? Nikt nie wie. Dobra, jedziemy z truszot barażem. 3 tu. 2 tu, 1 tu. Ale deal. Wow! Aż te suty potarłem. Chyba kolega się popłacze. Jak to zobaczy. Bo to randomowa karta była stworzona przez tego stwora za jeden. Nie, nie miej deny! Co się stało? Aha, chciał zlevelapować. Dostaje ile? Plus 1 do health'a? To i tak ginie. I tak ginie przecież. Już nie TFT? Nie no, będziemy grali w TFT i w Lora. Bra, ale damage. A, to był ult Ezreala, tak? Ale czad. Ale po prostu zrobiliśmy jesień z dupy średniowiecza. Dobra, co to możemy zrobić? Shadow Shift, Zedanai? Nie. Nie no, Relentless Pursuit jest czad. Nie dobra, to zostawiamy, to skipujemy. Myślę, że skipujemy, nie? Jak myślicie? To nam się chyba nic nie przyda. Wiecie, że możecie wołtować, nie? Co byście wy zrobili? Wiem, że nie wszyscy znają jeszcze grę, więc czasami ciężko zawotować, możecie jedynie trollować jak głupki. Ale generalnie każda z tych kart, Deny jest zajebiste, bo to jest po prostu kontra. Pursuit jest dobry, bo to jest po prostu taki time walk troszkę jak z Magicka. W pewnym sensie. Challenger się zawsze przydaje, więc zostawiamy. Powiem wam tak, jak na razie z czego naprawdę najbardziej jestem pod wrażeniem, to z jakości tej apki do oglądania na Twitchu. Jest rewelacyjna. Absolutnie rewelacyjna. Nie dość, że mamy integrację... Dziękuję. Nie dość, że mamy integrację z... Chat, znaczy ogólnie wiecie, możecie czytać te karty, widzieć decklistę i tak dalej. To jeszcze możecie wołtować z rewelacją. Kurde, dobry jest ten. Nie wiem, czy go zostawić. No jest 5 many, to jest dużo. Nie. Stawiam tylko tego pierwszego dropa. Zeda po raz pierwszy raz dobraliśmy w ogóle. Ale agro! No, coś może zagrać. Myśli. My shadows and I have struck the enemy's nexus twice. Kurde, Zed jest spoko. One
Naprawdę, gościu? Co to jest za czar? 12 many? Ja jebie, co to jest? Hearthstone? No, koleś mi, jak się nazywa ta karta Rogala za 2 many combo? Koleś mi tu skoinował kolesia. Odczep się, nie zabijaj nikogo. No ty draniu. No i chyba przegramy. Tak mi się coś zdaje, że chyba to przegramy. To nie może zaatakować. Hello, love. In the field. You call me commander. Cut him down. O, nie zaatakował? No bo ja muszę zblokować tego 5x4. Za duży gnojek. Trzyma na 5x4. Jaki typ? Co tam masz za jeden many? Zastanową. No więc nie poradzimy. Dziewięć ataku. Nic nie zrobimy z tym faktem. No greedy play, ale wydaje mi się, że bez takiego greedy playa nie jesteśmy w stanie tutaj wygrać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Vanguard. Sześć many w następnej turze. 2-4. Ten na blokera w przyszłej. 3-6-9. Burn away the shadows. Purity and peace. I Ephemeral też. Czekajcie. 3-6-9-12-16. Dobra, słuchajcie, jedziemy full. Jedziemy full. Gramy na top deck. Uda nam się zagrać na top deck, to gram na top deck. Nie uda nam się zagrać na top deck, to trudno.
I'm trying to feed my family. No one will remember you. Hehe, wygraliśmy. GG. Nara, gościu. Tak się to robi. Gra się full agro. Nie ogarnął, no nie ogarnął. A co, ja nie mam już 7 wygranych? Gdzie dobre, Kasamuto? Raczek, dziękuję za dabika. Sześć na dwa? A, okej, dobra. If an ally died this round, deal 3 damage to an enemy unit. When I'm summoned, give order allies plus 1. Nie, dobra, to chyba nic nie wymieniamy. Uy, kuźwa! Ja... O, dobra, jestem debilem. Nie wiedziałem, że tu jest tyle tych trade picków. Dobra, jestem głupki. Nie wiedziałem, że tak to działa. Dobra, kit z tym. Myślałem, że coś się zawiesiło. Sobie zamienimy. Trudno, trudno. Nie ogarnąłem. Myślałem, że to tylko jeden trade, tak jak poprzednio. Jak gierka? Bardzo fajna. Znaczy... Drafty mi się o wiele bardziej podobają niż Constructed. Shark Chariot w otwierającej ręce, rączce. The chat. Szybki powrót do artefakta. A, to mi się wydaje ciekawsze od artefakta. W artefakcie po prostu granie jednego meczu przez godzinę to... Uff. Czasami dramat, nie? Ta gra i tak jest długa, a artefakt był niestety totalnie za długi. W ogóle uważam, że artefakt to jest bardzo dobra gra. Tylko po prostu, no nie wiem, no... No nie pasuje mi za bardzo do streamowania. Co ma? Coś ma za jedną manę. Okej. Okay. Ile masz tych misrightów? Dużo czy nie? Lucian? Czy Shepard? Lucianem teraz nie zblokujemy. Gramy Shepardem.
Hej, Dark Electric. Okej. To jest głupie, że on wie, że ja nie mam żadnego czaru za jeden mana. Że tak auto pasuje. To można wyłączyć? Jestem ciekaw, czy to można wyłączyć. Można wyłączyć, okej. Okay. Ale dobraliśmy stopa. You will not prevail. O, blokuje. Okej. Ciekawe, że zblokował Luciana. Na pewno zagramy tego drania. I zagramy Sharka też. O ile się nie mylę, jeśli nam się uda, możliwe nam się, że się uda w ogóle w tej turze zaatakować, mimo że jesteśmy blokerami. Bo poświęcimy jednego... Nie zabijaj mi Luciana, błagam cię. Nie zabijaj mi Luciana. Nie zabijaj mi Luciana. Do której dzisiaj lore? Nie wiem. Na razie gramy. Kill an ally. Dobra. Ja musiał zblokować. Nie no, bez sensu. Nie tak go zabiję, zanim się coś się cokolwiek stanie. Kurczę, no nie jesteśmy w stanie... Dobra. On i tak go zabije, zanim blok wejdzie. Niestety. Spierdzielił nam plan, bo chciałem sprawdzić, czy jeśli poświęcimy teraz jednostkę, jak nam się zleweluje, czy od razu... Nie, dobra, nie zleweluje się. Bo Lucian ma taką umiejętność. First time an ally dies each round, ready your attack. Więc musiałby nam dwie jednostki zginąć, żeby to zadziałało. Dobra, wstawimy Shark Chariota i tak, bo nie mamy many na to, żeby później go zagrywać. A tak przynajmniej zlevelowaliśmy sobie Luciana w tym momencie i mamy double attack na przyszłą rundę. Ale będzie wpierdol teraz. Standalona nie zagramy. I teraz sobie możemy zrobić tak. Onslaught of Shadows. Nie wiem, co on zrobił, ale zrobił gówno. Mogłem zagrać piątkę. To też jest dobrą opcją, ale ja w ogóle wolę zagrać sobie jednak dwa efemerale, do tego mieć Shark Chariota, to już jest 6 na 8. Ani mi się waż, draniu! Ale drań. No nic, no zabił mnie Luciana. I nic na to nie poradzimy. Dobra, tego zostawiam na blokera. Atakujemy tym i Shark Chariot jeszcze wjedzie. To jest git. Dużo damage'u. A w następnej rundzie mamy Hecarima i mamy jeszcze trzymane w ogóle na czary. Tego użyjemy na bloka i będziemy mogli użyć sobie standalone'a na jedną postać. W jego rundzie będziemy blokować ten 1 na 1. Mamy trzymane zostawione na czary. I w tym momencie, jak zginie nam ta postać, to jesteśmy w stanie użyć standalone'a na nasze perda.
meet them head on. Czemu enemy widać kartę? A to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Czy on z czasem nie stworzył przez coś? I wtedy widać? Chyba tak, nie? Garen. A, zaraz, moment. Teraz mamy 6 many. Hekarima nie chce zagrać. Dobra, zagramy Challengera. Ciągle standalone nie będziemy mogli zagrać. Chyba, że nam zginą obydwie dwie postaci. Wtedy tak. Pytanie, czy on będzie atakował. Jak nie, to trudno. Atakuje. Ale my nie możemy zrobić double blocka. Nie no, powinien tym 3-2 też zaatakować przecież. Czekajcie, co on ma? On ma regenerację. Ready your attack. Musi mieć jakiegoś buffa, przecież by nie ryzykował atak tym gościem. Musi mieć jakiś buff. Dobra, zrobimy tak. Zobaczymy, jaką randomową kartę dostaniemy. Trzeba blokować Garena 1-1, mieć Garena Guardiana z Lifestream, nie chciałem blokować Lancerem. No, nie chciałem blokować Lancerem, bo zobaczyłem, że on może mieć buffa. No ale spoko, i tak to mamy jeszcze many zostawione. Znowu Trusted Barrage dostałem. Wat? Ale ja. Yeah. Ale tu jesteśmy w ogóle w domu teraz. Teraz robimy tak. Teraz robimy maksymalny wjazd. Jeszcze mamy Challengera. Jak giereczka? Uważam, że bardzo fajna. W ogóle jest mega... mega hojna, jeśli chodzi o nagrody, więc... jest spoko. Nie zmieszczą ci się jednostki atakujące? Mamy 3 z tego, to jest 4. To jest 5. No dobra, no nie musimy... chyba, że zrobimy tak. Zaatakujemy Hekarimem i Relikiem. Tu mamy Szarka i tak wtedy. Nie, zaraz, on nie zginął, może ten champion. Dobra, zastanówmy się. Hekarim zlevelupuje. Będzie 5 na 7. Wszystkie efemerale będą miały plus 2, plus 0. A my zaatakujemy 2-3, 5. On ma 11. Czy ja mam lethal, jeśli rzucę Haunted Relic? Trochę... kuźwa, chyba mam, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Może trzeba było jeszcze zrobić Hunted Relic, ale wydaje mi się, że mając jeszcze Shepherda w stole, jeśli by się trafiła jakaś tragedia teraz, że go nie zabijamy, to w następnej turze mamy kolejną rundę z
Discounted Relic i z Shark Chariotem. Więc myślę, że jest okej. Barrage możesz w Nexusa strzelić w następnej? A bo to ty... to nie wiedziałem, że Barrage może trafić w Nexusa. Ej, to spoko. No, zrobiliśmy 7 wygranych.